Hej, hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku, w którym będziemy kontynuowali naszą wyprawę tutaj właśnie na tą wieżę. O! W celu poszukiwań mechanika Kriesta. Spójrzmy sobie na mapkę. Ta nasza mapka ciemna, coś nie wiem czego, tak? Może akurat światło tak dziwnie świeci. Tutaj obok mamy śnieg. No, także mapkę chowamy. I wyruszamy! Kompas dołączony do notesu zawsze wskazuje kierunek obecnego celu. Aha. No dobrze. Czyli tam musimy się przyprawić. Tylko czekajcie, jak tam dojść. Tu są jakieś mokradła. Więc może tędy przejdziemy. Patrzcie, jakie stworzenie dziwne. Nie będziemy go zaczepiać, może se pójdzie. O! O kurde! O! O kurcze, niedobrze. Zaraz, słuchajcie, musimy zmienić broń, bo będzie zaraz po nas. No coś nieciekawie. Ha. Dobra, wejdźmy sobie może... czyli tu mamy iść. Ale czy mamy możliwość wytworzenia jeszcze amunicji? Zobaczymy, jak ta sytuacja nam wygląda tutaj. Możemy wytworzyć. Tutaj co my tu mamy? Tu my mamy tłumik. Dobrze, zainstalujmy ten tłumik. A tutaj co? Kolba snajperska. Niech będzie. I ten celownik kolimatorowy. Niech będzie. Dobra. Tu sobie wytwórzmy apteczkę. Wytwórzmy sobie może te. Może niech będą. To niech będzie. Dobra. Idziemy. Najpierw napompujemy, bo niestety musi być to napompowane. Przeładujmy jeszcze. No i chodźmy dalej. Uszliśmy z życiem z jednego tego. Zobaczmy, co tu się dalej czai. Może w tych wagonach będą jakieś suweniry? Chociaż wątpię. Nie ma. Zerknijmy na mapkę. Oj, tak jakbym trochę źle szedł. Tam mamy iść, dobra. Pogubiłem się chyba. Ten budynek? No na to by się jeszcze czekajcie. Jak tam przejść? Ha, 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 ha. Tak wszędzie jest jakaś woda. Można by było tam przez tory przejść. I za torami jest jakieś chyba przejście, jeżeli tu gdzieś... A może jakąś łódkę znajdziemy? Na przykład. Patrzcie, jaki stwór płynie tam. No nic.
O, deszcz pada. To, żem se pogodę wybrał. Kurczę, cały mokry będę za chwilę. Dobra, przejdziemy chyba torami górą, wiecie? Coś mi się wydaje, bo to... Tu nic nie zdziałamy. Przejdziemy tamtędy. Jeszcze zobaczmy na mapę. No właśnie. I tam będzie możliwość zejścia i przejście na drugą stronę w sposób... Mam nadzieję, bezpieczny. To tutaj, czy nie tutaj? Tak, tutaj. Tędy sobie zejdźmy, dobrze. Aha, czyli tu mamy łódkę, patrzcie. Bo można by było iść tam prosto. Ale skoro mamy tu łódkę... To cóż, płyniemy łódką. Mapka. Chociaż ja wam powiem, w zasadzie to nie musielibyśmy nawet płynąć, bo to dałoby radę chyba o tamtędy jakoś przejść. No ale dobra, już płyniemy, to płyniemy. Bo chyba co, tylko tu musimy dopłynąć. Dobrze mówię, czy źle mówię? No, dopłynęliśmy tutaj. Dobra. Mapkę zerknijmy. No dobrze, idziemy tam. Dopompujmy sobie w międzyczasie może tego powietrza jeszcze, bo nie wiadomo, co tu nas za chwilę czeka. No idziemy naprzód. Oj, ciężko pod tą górę, ale jakoś wyszedłem. Aha, czyli muszę tędy jeszcze przejść. No dobrze. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. O kurde! A to powitanie. Ups. No giń! Uff. Ale numer. Tego się trochę nie spodziewałem. Uff. Jakieś fanty. No dobra. Podpalmy. Tutaj jest kibelek. W kibelku raczej marna szansa, żebyśmy coś znaleźli. Dobra. Idziemy na górę. Trzeba będzie odpalić znowuż.
Dobra. Tu jakieś biurka. Ale co, tu nic nie ma. Tylko tu było. O, tu jeszcze mamy coś. Jakąś chemię. No i gdzie tu dalej trzeba? Tu już jest koniec. Wyżej chyba się nie dostanę. A może się dostanę jakoś wyżej? Zobaczmy, czy nam odhaczyło punkt. Nie, to jeszcze nie tu. Ja myślałem, że to tu już, żeśmy dotarli, gdzie powinniśmy. A tu mamy jeszcze dalej iść, patrzcie. Czyli kierunek gdzieś taki byłby. No dobra. Ja myślałem, że to jest nasze miejsce docelowe, ale okazuje się, że niekoniecznie. Dobra, to tu musimy jakoś zejść chyba. O, safe, patrzcie. Dobra. Jak tu zejdziemy? Boję się trochę, żebyśmy się nie zabili tutaj. Czekajcie, ale jak my tędy zejdziemy, to pojawimy się w tym samym miejscu, co żeśmy byli, a przecież nam chodzi o to, żeby dostać się... O, tędy może zejdziemy jednak. O, właśnie. O to mi chodziło. O to... Dobra, zobaczmy, gdzie my jesteśmy teraz. Kierunek. Haha, odwrotny. Tu musimy iść. No ale dobrze. Mamy tutaj jakieś przejście. O, jest. Odzywa się gdzieś. A, widzę go, gdzie jest. Tutaj jest, patrzcie. Tu jest Kryjest. Macha. Na tym dźwigu jest. Dobra. Tu są jakieś jeszcze podziemia, to zwiedzi mi sobie... A, zamknę. A nie, mogę otworzyć. O kurde. Ileż to pocisku trzeba w niego władować? Maska. O, to można zbierać. Można, trzeba nawet. Najpierw sobie tutaj pochodzimy. A potem tam przejdziemy dalej. To jest wyjście chyba na zewnątrz. Zapalmy to. O. Czy tam iść, czy tam nie iść? A może tędy przejdźmy najpierw? O. O. Oj, notatka kolejna. Trochę tu ciemno, więc zapalmy sobie latarkę. Może doładujmy baterie. Szkoda, że teraz nie ma takich latarek właśnie, które można doładowywać w ten sposób. Aha, czyli myśmy tu już byli. Zrobiliśmy kółeczko po prostu. Dobra, to chodźmy teraz tędy. Dobra. O! Mamy towarzystwo. Da się to wziąć?
Czy się nie... O, już żeśmy se wzięli. Wpadłem do wody. Aj. Nie no, czekajcie, musi być jakiś sposób na wzięcie tego. Wziąłem. Udało się, wziąłem. Dobra. Jeszcze weźmy sobie, doróbmy jeszcze pocisków. Bo... O, może i maskę też. Chociaż nie, tego to może niekoniecznie. Ale tych pocisków niech by było. Dobra. O! Kurde. Te, on rzucają we mnie czymś, patrzcie. O kurde. No nie. Nie, nie pompuj teraz. A! No nie, zaraz mnie zabije! No ładnie! O kurde! Akurat w tym czasie, co chciałem strzelać, to się wzięło za pompowanie, a potem okazało się, że nie ma amunicji chyba, no i powietrza też. Niewiele brakowało i by mnie ten stwór zabił. Dobra, doróbmy sobie jeszcze pocisków, bo je można dorabiać na poczekaniu. No, sporo żeśmy już zużyli ich. Chodźmy dalej. Jak to te filtry wymienić? Dobra. Da ta radę jakąś wsiąść? Nie da. Chociaż jakby po tych... O, może po tych... Patrzcie, jaki patent. A to jak? Tędy. Pyk. 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 Chyba latarkę sobie włączymy. Pyk. Fajnie. O, tu jakieś przejście jeszcze jest, patrzcie. Aha, nie, no to tu żeśmy już byli, dobra. Dobra. Idziemy dalej. Dobra. To jakaś drabinka w górę prowadzi. No zobaczmy, gdzie nas doprowadzi. Więc chyba przełączymy się na to. Dobra. O kurde, patrzcie! Ile ich tu się zrobiło? O! Jeszcze jeden.
Uff. Dobra, przeładujmy to wszystko. Dobra. I doróbmy jeszcze pocisków. No może jakiś tam filtr jeszcze. Dobra. Maskę trzeba było może zdjąć teraz? Dałoby radę? Dałoby radę. Tu mamy sporo różnych suwenirów, to pozbierajmy. O, tu coś jest. Koktajl Mołotowa żeśmy znaleźli, no proszę. O. Aha, czyli to jest to samo, co my mieliśmy. A nie, czekajcie. To jest to. No dobra. Weźmy to. Chemię oczywiście bierem. Koktajl Mołotowa bierem. Coś jeszcze tu zostało? Chyba nie. Ale tu są jakieś schody na górę. Więc spróbujmy się tędy... Aha, to świeci na górze, dobrze. To idźmy sobie na górę. Oj, nie udało się doskoczyć. Trzeba inaczej zrobić. O to mi chodziło. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj co? Tutaj to nic nie ma. Ale tutaj jest. Oj, to się chwieje, jak to runie pode mną. To będzie to dopiero. Czyli co, pnij się w górę, tak? O! Dobra. Patrzcie, skąd one skaczą. O kurde. Dobra. Uff. Ale motyw. Okej, już idę, tylko jeszcze tutaj popatrzę, czy czegoś nie mogę... O, wiatr wieje straszny. Czy czegoś nie mogę tutaj jeszcze znaleźć? Już idę. Tu czasami w takich dziwnych miejscach coś potrafi wartościowego się kryć. Więc sekunda. No ale tu już chyba nic nie ma.
Ojejku, jak ja po tym a nie, wchodzę jakoś. No idę, idę! Już, już. Uff. You're pretty amazing, bratucha. That was crazy, blin. Those mutants are pretty hardcore. The villagers never have a chance against them. No, nie powiedziałbym. Dzięki za uznanie, ale niekoniecznie chyba. Witaj, Krest. Ja mam na imię Artyom. Open fire right away, didn't they? Of course, those dumb bastards. I've been here long enough to know the drill. They have a cult over there. The dumbasses are hung up on technology and destroyed the old world. So they don't exactly take kindly to smart guys here. And me, well, they were just gonna lock me up until I agreed to go fight those electrical demons of theirs to absolve my sins. Because I was in cahoots with Satan. No tak, tak. Блядь. Some Satanist I am. I've been fixing engines and trading all my life. Now I'm moving to the east. Blin, I'm sick of this part of country. There's just nothing to do here anymore. The cities are gone. Bandits, beasts all around. Lots of space across the Volga, though. Plenty of opportunity. So, I came here with my rail car full of trading goods, hoping to make a few sales on the way east. What a fool I was. I was lucky to get out alive. Anyway, since you've arrived, I've been thinking of this little plan I had, never had a chance to pull off alone, but since you guys are also going east... Now, judging by what I could see with my binoculars, it's a miracle your engine is still running, Mli. Oh, by the way, take the binoculars. I'll show you where everything is. Look at the bridge first. See that section on top? It should lower if the emergency mechanism still works. Katya from the church should know better. I've never been to the bridge myself. There, to the right, that huge hangar. That's a terminal, Mli. The cult is considered a holy place. Covered it all in graffiti, schmaffiti. Their tsarfish lived there, you know. Stupid bastards. Even further right, see the building near all those carriages? Used to be a train depot. There are some bandits there now, but the place itself ain't bad. Oh, the area nearby isn't too bad either. There's a good hunting and stuff. I set up several safe camps around there. If you find them, you could rest, fix your equipment. Unless you prefer spending nights at an open campfire. Now, come on, let me show you my home now. No czekaj, czekaj, niech jeszcze popatrzę. Chwila, moment. Tutaj, gdzie żeśmy byli. Tu nasza Aurora. Tu nam coś zaznaczyło. No i chyba wszystko z tej strony. Nie słychać więcej tych kliknięć, więc chyba wszystko. No dobra. Aha, czyli tędy nie mogę przejść. To gdzie ja mam teraz iść? Tędy chyba tą drabiną, no bo coś innego. No tak.
Tutaj jeszcze może się chwilę popatrzmy. Może będą jakieś rzeczy do oznaczenia. Tu jakaś wysepka. A tam dalej co może? Here is my key. And this is what I do. Not a palace, one. Oh, here's a bed. So if you're tired, my home is your home. I made a workbench to tinker on. If you need ammo or grenades, there's some raw materials here. So help yourself. You can have anything you like here. Can't carry all the shit anyway. Come on, don't be shy. O, dzięki. O, jakieś rzeczy. O. Tu jakiś piecyk. O, a gdzie idzie? Some smokes from the villagers before the assholes chased me away. Dumb cretins didn't like my life. Yeah, I've been banned from the village and the bridge ever since. Huh. No, you could take the zipline down. Just hook up and away you go. Nie, no na razie nie będę. Czekajcie. Najpierw to muszę tutaj z tego warsztatu skorzystać jeszcze. Fight with them right away. They are dumb and brainwashed, so they were probably just scared shitless by your arrival. How bad they thought Judgment Day had come and right on time too. Aha, czyli tu już mogę rozpocząć. Aha, tu jeszcze mam szafkę jakąś z zapasem. You have nothing to fear from them. Yeah. The beast, wow, that's another story. No dobrze. Doróbmy sobie to, czego możemy. O! Skończyła nam się metal. Niedobrze, niedobrze. Czekajcie, co tu zrobić, żeby... Niewiele nam się to zda. Chciałem jeszcze wytworzyć trochę... No nic. To trzeba wyczyścić. Zainstalujmy kompas. No dobra, to tyle. Villagers say people started going missing when the bandits come. Now you go fishing or something, then you just don't come back. Well, I could go on for ages like this, but your leader wanted something done. Just go on ahead, I'll gather some stuff here. I'll see you at your train. No okej. Ja się jeszcze pozwolisz, że kimnę do rana, bo tu już wieczorem, a wieczorem to... Średni chyba pomysł na wędrówkę. Ustawimy sobie na dzień. No i cóż. Mija nocka, widać. O, przyspieszone tempo. O, księżyc się chowa. Wstaje słońce. No i się budzimy. Aha. No dobra. Warsztat. Znajdziemy tu coś jeszcze? Czy niekoniecznie? Niekoniecznie. No dobrze. To w takim razie kończymy tutaj w tym momencie odcinek. A w następnym odcinku sobie już zjedziemy tą po tej linie. O. Chyba radio w środku, jeszcze zajrzyjmy. She was going to check out those antennas on 200
Gdzie to radio gada? Gada, nie wiem gdzie. No dobrze, w tym odcinku to tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się, cześć!